Czy w związku z planowanymi inwestycjami wzrośnie cena wody? Czy możemy uniknąć awarii na Zabobrzu i czy zapach wydobywający się z oczyszczalni ścieków przestanie wreszcie przeszkadzać mieszkańcom? O tym porozmawiam z prezesem spółki Wodnik Wojciechem Jastrzębskim. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program To jest temat. Panie prezesie, czy powinniśmy obawiać się raportu NIK, w którym właśnie NIK wskazuje, że uzdrowisko Cieplice nie spełnia norm? Nie powinniśmy się obawiać raportu NIK. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Mogę tak w telegraficznym skrócie. Po pierwsze, istotą oczyszczania ścieków to są takie ścieki, które wypuszczamy do środowiska. I do środowiska w Jeleniej Górze z naszej oczyszczalni ścieków wychodzą ścieki oczyszczone w pierwszej kategorii. I to jest jakby odpowiedź taka, bym powiedział, mocna i twarda. Druga rzecz jest mianowicie taka, że mówimy o ściekach, które stanowią 0,7% wszystkich naszych ścieków w Jeleniej Górze. I to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, są to ścieki, które spełniają normy dla ścieków, które przyjmuje oczyszczalnia ścieków. I to jest jakby trzeci argument. No a już refleksje tego typu, jak pracuje NIK, tworzy swoją własne, bym powiedział, wizje prawne, no to pozostawmy na inną rozmowę, bo powiem szczerze, jeżeli bym się czegoś obawiał, to właśnie jakości pracy Najwyższej Izby Kontroli. Teraz w tym roku ma się zakończyć bardzo duża inwestycja, chyba największa w dziejach firmy, na 100 milionów złotych. Co to za inwestycja jest? Tak, to jest już koniec programu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. To jest taka pełna nazwa tego projektu. Projekt został jest realizowany w latach 2009 od momentu złożenia naszego wniosku do końca 2015 roku. Jest to projekt w ramach poprzedniej perspektywy, program operacyjny infrastruktura i środowisko, perspektywa 7-14. W tym projekcie, efektem tego projektu jest włączenie 6 tysięcy ludzi do systemu kanalizacji. W Jeleniej Górze i ten projekt się w tym roku skończy. Mamy za sobą prace wykonane we wszystkich obiektach liniowych, trwają prace odbiorowe, części w Cieplicach, w Sobieszowie, osiedle pomorskie i prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków. Całość projektu około 110 milionów złotych. W tej chwili jest taka sytuacja, że poszukujemy możliwości rozszerzenia tego projektu, bo w Narodowym Funduszu zostało trochę pieniędzy. Mamy kilka zadań, które realizujemy jako spółka i chcemy ten projekt poszerzyć, ale to są prace jakby we wstępnej fazie. Ale poszerzyć o co? O te zadania, które robimy jako spółka sami. No, na przykład wykonujemy pracę na terenie wzgórza Wandy kanalizacyjnej już jako spółka. Robiliśmy pracę przy ulicy Hirschfelda, robiliśmy przy ulicy Danigowskiego i chcemy je włączyć do projektu i postarać się o refundację pewnych kosztów. Dwa dni temu tak naprawdę w Jeleniej Górze był problem na Zabobrzu z wodą. Co się wydarzyło takiego? Tak, to była bardzo ciekawa rzecz i sporo takich uwag i spostrzeżeń wyszło przy tej awarii. Jak Państwo jesteście świetnie zorientowani, mamy główne rury przesyłowe, czyli tak zwane magistrale, to one są o takim newralgicznym znaczeniu. To są te, które są o największej średnicy. Mieliśmy wyciek wody w magistrali 500. Rzeczywiście to jest ta część, która zaopatruje Zabobrze. I cóż się okazało? Okazało, że jesteśmy do tego typu awarii jesteśmy przygotowani jako firma. No my jako mieszkańcy niekoniecznie. Nie, dlatego że na dobrą sprawę tylko 3 godziny nie było wody. A chciałem przypomnieć, na przykład rok temu duża magistrala we Wrocławiu, czy 2 lata temu, dokładnie nie pamiętam gdzie, to trwało trochę dłużej. Obniżone ciśnienie w tym czasie było, a awaria no to jest taka rzecz, która się zawsze może wydarzyć. Natomiast zagrały takie elementy. Zagrały elementy dość szybkiej koordynacji, elementy sprzętu i naprawy. Wczoraj o godzinie 17:09 woda została puszczona, a około godziny 13 woda została wyłączona. Wcześniej było o obniżonym ciśnieniu, ale na dobrą sprawę konsekwencji większych mieszkańców z tego tytułu
tytułu nie odczuwali. Natomiast myśmy w firmie nie dość, że dość sprawnie to zorganizowaliśmy, poinformowaliśmy newralgicznych odbiorców w tym terenie. To jest szpital, to jest Jelfa, to jest JZO, czyli ci, którzy dla których brak wody to ma naprawdę bardzo, nie, to jest nie tylko uciążliwość, ale to jest także i pewne dramatyczne decyzje i oni się do tego przygotowali poprzez napełnianie zbiorników, wyłączanie tych urządzeń, które są niezbędne, jeżeli chodzi o dostawę wody. Więc w tej sytuacji muszę powiedzieć, że tutaj wiele elementów zagrało. Natomiast co z tego wynika, bo to pewnie idziemy teraz dalej. No proszę Państwa, Zabobrze jest tą częścią miasta, a ta przynajmniej stara część Zabobrza, która posiada najgorszą infrastrukturę. To znaczy, że to chodzi o te rury, które są z lat 60. tak, i 70.? Tak, 70., szczególnie najgorszych. Proszę mi wierzyć, rury z początków XX wieku po niemieckie są w lepszym stanie niż to, co budowano za czasów Gierka, za czasów radosnej twórczości. Tam, że tak powiem, kwestia dochowywania pewnych norm czy standardów to pozostawiała wiele do życzenia. Otóż, oczywiście nie da się zrobić szybko procesów inwestycyjnych na Zabobrzu, dużych procesów inwestycyjnych, zatem trzeba pomyśleć o takiej organizacji przepływu i dostawy wody, żeby to były pewne systemy, żeby to było zapinane w pierścień, żeby to były możliwości alternatywnych źródeł podania. I chciałem powiedzieć, że w tej chwili w spółce prowadzimy pracę związane z akceptacją projektu Strategia Zaopatrzenia Jeleniej Góry w wodę do 2024 roku. Ten dokument, jak zostanie przyjęty, będzie podstawą do kolejnych planów inwestycyjnych. Być może będzie podstawą do starania się o nowe środki w ramach nowej perspektywy, ale tutaj mówię dlatego być może, bo wiem, jeszcze nikt nie zna, na jakich zasadach się to będą odbywało. Mamy już pierwszy rok perspektywy, ale konkursy jeszcze nie zostały rozpisane, ani warunki do konkursu. Ale co ten plan zawiera, jeśli może nam pan powiedzieć? Została określona, najpierw musiały być pewne założenia, co chcemy osiągnąć. Więc chcemy pierwsze, to chcemy bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców Jeleniej Góry. To bezpieczeństwo dostaw jest naszym priorytetem. Drugim elementem jest ekonomiczna strona, tak, żeby ta woda była relatywnie najtańsza, ale ona musi kosztować. Od razu uprzedzam ewentualne tam głosy w dyskusji. Czyli nie będzie wody za darmo. Nie będzie wody za darmo, tak. Burmistrz Detroit powiedział kiedyś tak, woda powinna być za darmo, tylko na Boga powiedzcie mi, jak ją za darmo podać. I to jest nie tylko dla Detroit, ale także dla wszystkich aglomeracji. I trzecia rzecz bardzo istotna, obniżyć straty wody, jakie mamy w Jeleniej Górze, bo je mamy. Osiągamy pewne sukcesy, ale my te straty mamy. I taka triada zachowań wyznaczyła nam pewien program inwestycyjny. Pierwsza rzecz, spięliśmy Jelenią Górę, chcemy spiąć Jelenią Górę w system. To są naprawdę spore inwestycje. To będą inwestycje, które się będą działy w zurbanizowanej części Jeleniej Góry, być może na niektórych głównych ulicach, no oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Musimy tak spiąć, żeby niezależnie od tego, które źródło funkcjonuje, żeby zawsze mieszkańcy mieli dostawę wody. My jesteśmy do tego przygotowani. Mamy przygotowany projekt, mamy rozpisane zadania. I to jest pierwszy element tego. Drugi element to jest badania, to są badania hydrologiczne, czyli możliwości dostawy wody, jakie nam Matka Natura stwarza. I tutaj w połowie czerwca będziemy mieli opracowanie Uniwersytetu Wrocławskiego, które te dwa programy ze sobą zepnie. I trzeci program, o którym my mówimy, to jest tak zwany model hydrauliczny. My Jelenią Górę podzielimy na około 20 stref ze względu na położenie i będziemy w tych strefach badać cały czas, jak się kształtuje ciśnienie wody. Ciśnienie jest tym synonimem, czy jest awaria, czy jej nie ma. Ale wtedy będziemy to zawężali. Będziemy sterowali polityką ciśnienia. A tak już jako ciekawe. Te strefy, przepraszam, będą od siebie niezależne? Tak. To będzie, mimo że będą dwa źródła dostawy, ale strefy będą niezależne. Strefy będą albo zamknięte, albo otwarte. Woda będzie przepływać. Posiadamy już narzędzia, które oceniają, ile wody wtłaczamy w daną strefę, ile wody sprzedajemy i ile wody tracimy. To są bardzo ważne dane i my te dane będziemy analizować. Ale my będziemy pewne fakty wyprzedzać, bo no już tak bardzo obrazowo. Awaria, jeżeli się jej nie wyprzedzi wcześniej poprzez ciśnienie, to jedynym efektem to jest duże rozlewisko. A my chcemy wiedzieć wcześniej, czy jest większy pobór ciśnienia i czy jest większy pobór wody, a jeżeli jest większy pobór, to dlaczego. I to jest pierwsza rzecz. A jako ciekawostka,
Jelenia Góra ma 600 metrów różnicy podawania wody. Między 370 metrem rzędnej do prawie 1000, więc proszę sobie... To jest duży problem, prawda? Tak, tak. To jest typowe dla miast górskich, tak rozciągniętych i w takim ukształtowaniu. Mówię to jako ciekawostkę i mówię to, jakie są też i problemy natury technicznej w dostawie wody dla mieszkańców, czy Jagniątkowa, czy Maciejowej, a przecież to jest jednak spora i odległość, i spora wysokość. Czy jeśli wdrożycie ten plan w życie, to woda nam zdrożeje? No to nas najbardziej interesuje, niestety. Wie pani, to oczywiście, czy woda zdrożeje. Nominalnie woda będzie drożała zawsze. Nie ma się co oszukiwać, bo to nie trzeba zaklinać rzeczywistości. To będzie się działo. A czy ona nam zdrożeje? A może nasza sytuacja na tyle się poprawi ekonomicznie, że ona relatywnie będzie tańsza niż dzisiaj. Ale chciałem państwu powiedzieć, że 3 lata funkcjonujemy w Jeleniej Górze bez podwyżki cen wody. Dobra, ktoś mógłby powiedzieć, a przestrzeliliście, no to teraz sobie czerpiecie z tego tytułu jakieś korzyści. Nie. Pierwsza istotna kwestia to jest bezpieczeństwo. Druga to są programy inwestycyjne. I trzecią istotną rzeczą, która jest bardzo ważna, to są pewne efekty prac w firmie. I myśmy osiągali lepsze efekty niż zakładaliśmy. No i w tym momencie możemy sobie pozwolić na to, żeby móc tak tę politykę cenową kształtować, żeby ta woda nie musiała drożeć, co kładzie na spółce większy obowiązek w gospodarowaniu majątkiem. Jeszcze mamy pewne rezerwy, jak każdy je ma i wszędzie, czy w domu, czy w jakiejkolwiek firmie, ale te rezerwy są coraz głębsze. To już nie są płytkie rezerwy i będzie coraz trudniej po nie sięgać. Tak, proszę państwa, gwoli. Prawie 6 milionów do budżetu miasta tytułu różnego rodzaju obciążeń. Chciałem powiedzieć, że około... myślę, miliona, 1,5 miliona z podatków, jakie gmina otrzymuje także z podatków wodnika. Ja sobie kiedyś policzyłem, że około 2% budżetu po stronie przychodowej to są pewne rzeczy, które spółka przekazuje miastu. Nie mówię tego w kategoriach, mój Boże, jacy my jesteśmy biedni. Nie, bo ja uważam, że powinny być normalne relacje ekonomiczne. Tak, korzystamy ze środowiska, korzystamy z miasta, korzystamy z jego terenów, korzystamy z jego infrastruktury, to za to płacimy. No i sami ze swej strony też potrzebujemy tych pieniędzy, które, powtórzę, cel za bezpieczną dostawę wody i bezpieczne odbiór ścieków. Obyśmy tylko my mieszkańcy nie płacili za wodę, tak jak mieszkańcy na przykład Podgórzyny. Tego sobie życzmy, bo to ja mogę powiedzieć, dopóki będę decydował o tym, co się dzieje w tej spółce, to takiej ilości złotówek za metr sześcienny wody i za metr sześcienny ścieku nie będzie jak w Podgórzynie i nie będzie takiej, jak będzie w Starej Kamienicy, etc., etc., czy w Nowogardzie. Będziemy starali się... Mimo że mówiliśmy o miejscowości górskiej i działamy w zupełnie innych terenach i każde miasto jest niepowtarzalne, ale chciałbym, żebyśmy byli poniżej pewnej średniej. To ja trzymam pana za słowo. Dobrze, a ja się będę tutaj przed panią spowiadał. Tak. To na zakończenie powiedzmy, czy wreszcie przestanie śmierdzieć z oczyszczalni ścieków? Tak, przestanie śmierdzieć w oczyszczalni ścieków. No i tutaj też można byłoby na ten temat trochę mówić. Po pierwsze, oczyszczalnia ścieków miała ileś obiektów, które nie były obiektami przykrytymi. My w tym roku będziemy starali się te obiekty przykryć. W ramach tego nowego projektu przygotowaliśmy te obiekty, jak na przykład osadnik wstępny, jak piaskowniki. W ramach tego projektu będziemy, to jest takim trochę slangiem, mówię, ale no dobrze, czyli powiedzmy te obiekty. Dwa, będziemy starali się wymieniać maty żelowe, które mamy na biofiltry. W niektórych obiektach będziemy odprowadzać, czyli będziemy robili tak zwaną dehermetyzację. To pozwoli nam osiągnąć taki stan, w którym oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze przestanie śmierdzieć. Kiedy? Kiedy przestanie śmierdzieć? Ja zakładam, że tak docelowo 2016. Czyli jeśli rozmowy o tym, że z naszej oczyszczalni już nie będzie śmierdziało, toczą się od 2006 roku mniej więcej? Nie. Przesadzam?
Przesadzam. Te rozmowy właściwie odnośnie zapachu toczą się od 2010 roku. Mhm. One nie były możliwe do zrobienia wcześniej, bo to jest dokumentacja, etc., etc. Poza tym to było też i falami. Były takie lata, gdzie ten zapach był znośny. Oczywiście, nie powinienem tego mówić. Strona formalno-prawna jest tutaj ok, natomiast strona tak zwana, bym powiedział, jakości życia jest trudna i mamy pełną świadomość tego i to musimy zrobić. Więc jak zrobimy w tym roku, zrobimy tę nową dokumentację, projekty, zabezpieczyliśmy środki na ten cel, to myślę, że w tym roku rozpoczniemy realizację. Część obiektów oddamy i to będzie stopniowo sytuacja się poprawiać, tak, żeby w 2016 roku powiedzieć, tak, z Jeleniogórskiej Oczyszczalni Ścieków już tego zapachu nie ma, ale muszę też powiedzieć o jednej rzeczy, że z układu wiatrów wynika, że ktoś też pracuje na nasz rachunek. I to jeżeli w 2016 będą zapach, to one nie będą zoczyszczalni. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę, za przyjechanie do naszego studia i mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy znowu i porozmawiamy o kolejnych inwestycjach, o tym, że plan został zaakceptowany. Tak, dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.